Proszę się przedstawić. Marzanna Lendoburska. Czy lubi Pani Dzień Kobiet? Tak, lubię. No i co ja mam? Dlaczego? Dlaczego? No bo jest fajnie, przyjemnie, można się napić, można posiedzieć, pośmiać się, pożartować. No. Czy taki dzień jest potrzebny? Tak, jak najbardziej jest potrzebny. Można porozmawiać. Gronie przyjaciół, rodziny, można się pośmiać. Jakie Pani ma spostrzeżenia dotyczące tego dnia? Jakie mam spostrzeżenia? Jest to bardzo miły dzień w roku. Jest sympatycznie. Nie można tego ukryć. Takie dni powinny być częściej, chociaż raz w tygodniu. A najfajniejszy dzień dla Pani 8 marca jaki był? Jakoś tak nie mogę sobie skojarzyć, ale wszystkie dni 8 marca idziemy zawsze z przyjaciółmi. Idziemy zawsze do restauracji. Siedzimy, rozmawiamy. Jest bardzo miło. A czy mężczyźni są romantyczni? Tak, są romantyczni, zwłaszcza w tym dniu. Chociaż mój mąż jest cały czas romantyczny. A to spytam się od razu, czy kobiety są romantyczne? Tak. Może nie wszystkie, ale są romantyczne. Czasami dbają kobiety, że są za bardzo romantyczne, ale to można... Dlaczego? No jak dlaczego? No za bardzo, bo wymagają od mężczyzn czasami bardzo dużo i nie tylko dnia 8 marca. Czy Panie lubią dostawać prezenty? Tak, oczywiście. Nie tylko prezenty, kwiaty i nie tylko tego jednego dnia, 8 marca. Ja mogę dostawać codziennie, z czego bym była bardzo zadowolona. A to jest miły gest. Czy taki dzień powinien być częściej? A pewnie, nawet mógł być co drugi dzień. Dziękuję za rozmowę. Proszę bardzo. Proszę się przedstawić. Mędrówka Marta. Czy lubi Pani Dzień Kobiet? Czy taki dzień jest potrzebny? Najbardziej. Dlaczego? Dlatego, że kobiety czują się spełnione. Jakie ma Pani spostrzeżenia dotyczące tego dnia? Faceci są... A, jest spostrzeżenia, tak? Taki dzień mi się podoba. No, na przykład. Taki dzień mi się bardzo podoba. Najfajniejszy dzień 8 marca dla Pani jaki był? Jak poznałam swojego męża. Czy mężczyźni są romantyczni? W ogóle. Jak muszą. W takim razie, czy kobiety może są romantyczne? Zależy kiedy. To znaczy? Zależy kiedy, na przykład wtedy, kiedy dostają prezenty. To bardzo miłe. Czy kobiety lubią dostawać prezenty? Jak najbardziej. Każda jedna. A czy taki dzień powinien być częściej? Raz w roku mi wystarczy mieć taką przyjemność. Dziękuję za rozmowę. Proszę. Proszę się przedstawić. Nazywam się Alicja Szapował. Czy lubi Pani Dzień Kobiet? Lubię. Dlaczego? Chyba jak każda kobieta. Bo to jest chyba jedyny dzień w roku, gdzie ktoś o nas pamięta. Czy taki dzień jest potrzebny? Potrzebny. Bo często kobiety są zapomniane przez mężczyzn, może tak. Jakie ma Pani spostrzeżenia dotyczące tego dnia? Jest na pewno wyjątkowy, ale nasi mężczyźni często o nas zapominają i często musimy się przypominać, nie powinno tego być, na pewno. Najfajniejszy dzień 8 marca dla Pani? Każdy jest fajnym dniem, ale zawsze może przytrafić się lepszy. Czy mężczyźni są romantyczni? Trochę, ale często tego romantyzmu im brakuje trochę, o, może tak. W takim razie spytam się, czy kobiety są romantyczne? Nie. Nie? Nie. Tak. Nie są romantyczne. A czy kobiety lubią dostawać prezenty? Pewnie, że tak. Każda kobieta lubi. Oczywiście. Czy taki dzień powinien być częściej? Mógłby być, ale wtedy może byłybyśmy za bardzo rozpieszczone. Ale chyba powinien być, tak? No tak. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Proszę się przedstawić. Gabriela Miczopolska, dzień dobry. Czy lubi Pani Dzień Kobiet? Nie obchodzę Dnia Kobiet. Dlaczego? No bo nie czuję się jeszcze kobietą. Czy taki dzień jest potrzebny? No, uważam, że tak, no bo jak już panie z kilkudziesięcioletnim stażem w związku, jednak już jest troszeczkę rutyna, a w tym Dniu Kobiet to zawsze jest jakaś okazja na dostanie kwiatków od męża czy coś takiego, nie? A jakie ma pani spostrzeżenia dotyczące tego dnia? No, jest to na pewno taki dość wesoły dzień, tam panie latają całe roześmiane. Ogólnie jest miło i przyjemnie. Najfajniejszy dzień 8 marca pani, jaki pani pamięta? No, mój 8 marca co roku jest bardzo wesoły, ponieważ co roku dostajemy jakieś prześmieszne prezenty od naszych kolegów z klasy i jest zabawnie. Czy mężczyźni są romantyczni? A, no to zależy jacy mężczyźni, to już zależy, tak. A jacy? Jacy mężczyźni są romantyczni? No na pewno tacy... A wie pan, to jest dobre pytanie, kurde. To jest dobre pytanie. No nie wiem, no. No ale jakie stwierdzenie było? Zależy jacy, czyli... Ale teraz tego nie przemyślałam w zasadzie. To chyba zależy od kobiety. Jak kobieta się stara, to mężczyzna też się dla niej stara i jest w ogóle romantyczny. W takim razie spytam, czy kobiety są romantyczne? A, no to kobiety są już bardziej romantyczne od mężczyzn, to z pewnością. Zależy jak. Nie, no myślę, że w porównaniu do mężczyzn to kobiety są bardzo romantyczne, tak. Bardzo wylewne. Czy kobiety lubią dostawać prezenty? No, każda kobieta jest w głębi duszy materialistką, więc myślę, że owszem. Czy taki dzień powinien być częściej? Nie, za dobrze by było nam kobietom, więc myślę, że raz w roku to wystarczająco. Raz w roku? Jest. Dziękuję za rozmowę. Dzięki. Proszę się przedstawić. Basia Okieńska. Czy lubi pani Dzień Kobiet? Lubię. Kto nie lubi? Czy taki dzień jest potrzebny? Pewnie. Dlaczego? No żeby pamiętać o kobietach wszystko. Chociaż ten jeden dzień. Jakie ma pani spostrzeżenia dotyczące tego dnia? W ten dzień mężczyźni są bardzo zabiegani. Na ostatnią chwilę szukają prezentu. Starają się poszukać czegoś dla nas. Najfajniejszy pani dzień 8 marca. Chyba każdy. Każdy? Każdy. To fajnie, dobrze. A czy mężczyźni są romantyczni? No pewnie. Tak? Bardzo. Bardzo. No to w takim razie spytam, czy kobiety są też romantyczne? No jak, że nie. Kobiety są na co dzień. A czy kobiety lubią dostawać prezenty? O, która nie. Oczywiście. I jeszcze chciałem spytać, czy taki dzień jak 8 marca powinien być częściej? Codziennie. Dziękuję za rozmowę. Ja również.